Praca z komputerem, która odbywa się głównie w pozycji siedzącej, której nie sprzyja taka zmienność pozycji, związana jest właśnie z dużym obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego, które powinno być zmniejszone poprzez właściwą organizację pracy, poprzez właściwe stanowisko pracy. No i poprzez taką osobistą, prywatną dbałość, czyli każdy pracownik powinien jednak zadbać o to swoje stanowisko pracy, czyli również o zdrowie, o pozycję ciała i potem o zmniejszenie tych dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. Poza tym faktycznie obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego, nie tylko kręgosłupa, o którym mówimy, ale również o dolegliwości kończyny górnej, zwłaszcza tej, która obsługuje klawiaturę, jeśli jesteśmy praworęczni, to prawej ręki, jeśli leworęczni, to lewej, to myślę, że jednym z ważniejszych takich obciążeń to jest jednak obciążenie narządu wzroku. Jest to praca wymagająca skupienia i wypatrywania cały czas, wpatrywania się w monitor. Często, jeśli jest niedostosowane stanowisko pracy i mamy odbicia jakiegoś światła, źródła światła, czy to okna, czy opraw oświetleniowych w monitorze, jest to, no, to potęguje jakby obciążenie układu narządu wzroku. Także myślę, że to są dwa główne problemy związane z pracą przy komputerze. W rozporządzeniu z 1998 roku, czyli już dosyć starym rozporządzeniu, mamy opisane w załączniku do tego rozporządzenia, mamy bardzo dokładnie rozpisane, jak powinno wyglądać stanowisko pracy. Abstrahując od tego, że to rozporządzenie może nie uwzględnia już wszystkich rodzajów komputerów, laptopów czy innych jeszcze urządzeń, które wykorzystuje się w tej chwili tak jak komputer. Wiele wytycznych zawartych w tym rozporządzeniu bardzo dokładnie precyzuje, jak powinno wyglądać to stanowisko. A powstało to rozporządzenie i te wytyczne właśnie po to, żeby zminimalizować obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego i obciążenie narządu wzroku podczas pracy. Precyzuje, jak powinno wyglądać krzesło, jak powinno być ustawione biurko, jak powinien być ustawiony monitor komputera w stosunku do pracownika. Mówi również o przerwach. Także wiele rzeczy jest tam zawartych właśnie w tym rozporządzeniu. Rozporządzenie jest po to, ażeby respektować wszystko, co tam jest zawarte i na mocy właśnie tego rozporządzenia mamy prawo od pracodawcy wymagać takiego stanowiska, jakie opisane jest w tym rozporządzeniu.